Cześć, witajcie. Kolejnym z miejsc naszej wyprawy był Wrocław. Drugiego dnia odwiedziliśmy Stare Miasto. Tutaj widać Teatr Lalek, bardzo piękny budynek, który zrobi ogromne wrażenie. W tym miejscu zaczyna się rynek wrocławski. Ta katedra jest o tyle ciekawa, że znajduje się na niej most pokutnic. Wchodzi się na niego właśnie poprzez takie schody. Było ich trochę. Pewnie coś koło 100, może więcej. Zajęło nam to kilka dobrych minut, było też niekiedy mrocznie. A tak wygląda starówka z mostu pokutnic. Jest tam dobrych kilkadziesiąt metrów wysokości. Tu jest jakby druga strona, nie wiem dokładnie co jest tutaj, jakieś osiedle zapewne. A tutaj znowu chodzimy, idziemy w kierunku rynku. Piękne budynki, mnóstwo kolorowych kamienic. Upalny dzień, słoneczny, gorąco naprawdę było. Trzeba było ciągle się czymś zimnym wspomagać. Tutaj kolejne budynki architektury, nie wiem co to było konkretnie. Tu jest też teatr z innej strony. Tu właśnie kolorowe kamieniczki. O, a tutaj taka ciekawa fontanna, taka inna niż wszystkie. Można było się trochę schłodzić, jak znalazł w taki dzień. Tu jeszcze troszeczkę mała obrotóweczka, żeby pokazać jak najwięcej rynku. Szliśmy szukać ogólnie jakichś magnesów właśnie w tym miejscu, gdzieś były do kupienia. Tutaj taki ciekawy łuk, przejście do kolejnego kościoła, w którym były świetne organy. Niestety ich nie nagrałem, natomiast robiły ogromne wrażenie. Tutaj na tym placu chwilę pochodziliśmy, za zwieńczeniem wszystkiego była kraina słodyczy, gdzie napakowaliśmy nasze pojemniki po korek po prostu. Oczywiście cały czas szukaliśmy wrocławskich krasnali. Tak wyglądał nasz jeden dzień we Wrocławiu. Mam nadzieję, że się podobało.